O, tutaj operator aż dostał. Witajcie, chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak zadbać o szybkę z PVC w Waszym dachu Cabrio. Niezależnie, czy to jest Wasze upragnione nowe poszycie i chcecie jak najlepiej o nią zadbać, żeby się nie porysowała, czy jest to szybka kilku albo kilkunastoletnia i po prostu chcecie wydłużyć jej żywotność, ewentualnie usunąć jakieś grubsze zabrudzenia, czy jakieś rysy albo wtrącenia, które pojawiły się po latach. Także zapraszam do oglądania i myślę, że dzisiejszy materiał będzie dla Was przydatny. Zacznijmy od pierwszej sytuacji, czyli wymieniliście poszycie na nowe, macie elegancką szybkę, chcielibyście, żeby jak najdłużej ta szyba była w takim stanie, no, w jakim ją zastaliście po wymianie dachu. I teraz jak tutaj ją pielęgnować, żeby jej nie zaszkodzić? Więc najważniejsza rzecz, starajcie się jak najmniej dotykać palcami tej folii. To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ nawet takie przejechanie palcem może zostawić hologram na tym oknie i po prostu będziecie już to musieli polerować. Nierzadko jest tak, że ciężko to wypolerować do takiego stanu, jaki był fabrycznie. Także oduczyć się macania, dotykania tego okienka. To jest najważniejsza sprawa. Druga rzecz, w zasadzie równie ważna, chodzi o to, żebyście tutaj dbali o czystość tej szyby podczas składania Waszego dachu, żeby jak najmniej było piasku, jakiegoś kurzu i tak dalej. Czyli jest to okupione pewnym wysiłkiem przy eksploatacji, ale jeżeli będziecie o to dbali, to okno naprawdę długo Wam posłuży. Wiem, co mówię, bo w swoim jednym i drugim kabriolecie, które mają odpowiednio już prawie 30 lat, a drugi 23 lata skończy w tym roku, mam oryginalne okienka i są naprawdę w świetnym stanie. Także co trzeba robić, żeby to zachować, to Wam dzisiaj powiem. Jeżeli okno jest zakurzone, dobrze by było przed złożeniem dachu je wyczyścić. Jak to zrobić, o tym powiem za chwilę, ale składanie okna tylko wtedy, kiedy jest czyste, to jest klucz do tego, żeby miało po prostu długą żywotność. Kolejną rzeczą, często tak bagatelizowaną, jest czystość schowka na dach. My, jeżeli wymieniamy poszycie, to zawsze ten schowek klientowi czyścimy. Natomiast jeżeli robiliście to w jakimś innym warsztacie i widzicie, że ten schowek jest brudny, a nie daj Boże zostały jakieś wióry po rozwiercaniu nitów, no to koniecznie trzeba to wszystko wysprzątać, ponieważ od wewnętrznej strony szyby to wszystko Wam się będzie odbijało. Jeżeli macie w schowku na dach piach, kurz wieloletni, to wszystko będzie wywierało po prostu nacisk i będzie Wam rysowało to okno. Także bardzo ważną sprawą jest to, żeby sobie ten schowek wyczyścić, jeżeli nie zrobił Wam tego instalator. Uważajcie też na swoich znajomych i rodzinę, ponieważ jeżeli przyjedziecie do domu z nowym dachem, zauważyłem już taki trend u klientów, jeżeli odbierają auto, czy nawet przyjeżdża jakiś inny klient, widzi zamontowany dach. Nie wiem dlaczego, ale ta szyba działa jak magnes. Po prostu pierwsze co, dotykają, przejeżdżają palcami, więc tu trzeba mieć oko i uprzedzić, żeby po prostu takich rzeczy nie robić. Zwłaszcza jeżeli szyba jest zakurzona, no to takie przejechanie palcami to już są ślady praktycznie bardzo trudne albo nie do usunięcia. Także podstawowa rzecz to jest po prostu higiena, żeby to okno składać wtedy, kiedy jest czyste. Jeżeli będziecie o to dbali, no to wytrzyma długie lata, jeżeli nie, no trzeba się liczyć z tym, że albo będziecie się godzili na te ślady, które zostaną, albo będziecie po prostu po jakimś czasie musieli takie okno wymienić. Jeżeli jest na zamek błyskawiczny, to pół biedy. Jeżeli jest okno wszywane, no to już jest dużo więcej roboty, a 90 albo lepiej procent dachów, które wymieniamy u klientów jako aftermarketowe, mają to okno już wszyte na stałe. Także warto naprawdę o tą szybkę zadbać. Zacznijmy sobie od tego, z czego jest wykonane takie miękkie okno i dlaczego wymaga szczególnej pielęgnacji. Więc tego typu folie stosowane w dachach Cabrio są wykonane z PVC, czyli polichlorku winylu. Jest to materiał, który ma wiele zalet. Przede wszystkim jest elastyczny, zapewnia bardzo dobrą transparentność, dzięki czemu no,
można taką folię niemalże pomylić z normalną szklaną szybą. Zresztą widzicie, że stosuję ten skrót myślowy i mówię często tylna szyba, choć tak naprawdę jest to okno z folii. I ten materiał pozwala na zginanie w pół podczas składania dachu, dzięki czemu ten schowek na dach może mieć mniejsze wymiary i daje się zaobserwować taka rzecz, że właśnie dachy z miękką folią często w takich samochodach tylna kanapa ma fajnie ułożone oparcie, jeżeli chodzi o jego kąt i zapewnia większy komfort dla pasażerów. Jeżeli mamy szybę szklaną, no to już ten schowek musi być większy. Także te folie pozwalają na wygospodarowanie większej przestrzeni poniekąd dla pasażerów tylnej kanapy. Wiemy, że jest to polichlorek winylu, czyli PVC. Jest to tworzywo polimerowe z plastyfikatorami, które po prostu może posiadać różne właściwości. Wiecie dobrze, że z PVC jest wykonana cała masa różnych elementów z tworzyw sztucznych. Jedną z odmian jest właśnie taka folia. Ona tak naprawdę składa się z dwóch arkuszy ze sobą połączonych, ale to jest taki, powiedzmy, detal. Zawiera też absorbery UV, dzięki czemu to promieniowanie ultrafioletowe nie powinno przenikać do wnętrza kabiny, podobnie jak robią to normalne szyby samochodowe. Jeżeli macie folię atestowaną, a zakładam, że taka znajduje się w waszym poszyciu dachowym, to też to starzenie nie jest aż takie szybko postępujące niż w wypadku takich folii, które tego atestu nie posiadają. Jakie są mechanizmy starzenia tej folii? Jeden z nich, taki dość istotny, to jest fotodegradacja, czyli promienie UV, które oddziałują przez długi czas na takie okno, będą powodować, że te wiązania pomiędzy cząsteczkami w tym łańcuchu polimerów, bo tak to jest skonstruowane, będą stopniowo degradować, czyli coraz mniej wiązań powoduje, że ta szyba staje się coraz bardziej krucha oraz można zaobserwować potem już takie widoczne zmiany w jej strukturze, jeżeli chodzi o przezroczystość, elastyczność i tak dalej. Inne mechanizmy starzenia to jest m.in. biodegradacja, czyli jeżeli jest wystawiony na działanie jakichś czynników takich bio, typu jakieś opady z drzew, czy ptasie odchody, czy jakieś inne czynniki, no też można zauważyć takie wżery. Mam przygotowanych dzisiaj kilka takich starych okienek, będę Wam niektóre rzeczy mógł zaprezentować. No i kolejna rzecz to są czynniki mechaniczne, czyli wszystkie oddziaływania, jakie przez okres eksploatacji się tutaj pojawiają, takie typowo mechaniczne, też zmęczeniowo oczywiście, bo ta folia jest zginana ileś tam razy w podobnych miejscach. No i to wszystko, te punkty są po prostu potem już osłabione i ona nam pęknie w miejscu, w którym się zgina. To będzie pierwsze miejsce, w którym się ta folia rozerwie po latach. Więc znacie już takie podstawowe mechanizmy, bez wnikania w chemię, bez wnikania w szczegóły, jak ta folia się starzeje. No i markowa folia może zachowywać te swoje właściwości takie użytkowe, poprawne, nazwijmy to, bo wiadomo, że będzie się starzała również, przez wiele, wiele lat. Jeżeli samochód jest garażowany, jeżeli macie samochód, który nie jest garażowany, no to te właściwości będą szybciej się zmieniały. Głównie w wyniku właśnie działania tych czynników, o których powiedziałem, czyli UV, wysokie temperatury, niskie temperatury, i warunki pogodowe, woda i tak dalej, zamarznięta woda, jakiś szron, to wszystko będzie nam tą szybkę szybciej tutaj osłabiało. Jak o nią zadbać, żebyśmy tą trwałość maksymalnie wydłużyli, bo przechowywanie samochodu w garażu możemy lub nie możemy wykonać, ale takie zabiegi pielęgnacyjne na pewno każdy z Was może tutaj wykonać, żeby to okno po prostu miało jak najlepszy wygląd i jak najdłuższą trwałość. Więc zaczniemy od takiej grupy pierwszej, czyli macie samochód z nowym oknem. Później przejdziemy do grupy drugiej, okno używane. To, na co trzeba uważać przede wszystkim, to jest składanie dachu w niskich, bardzo niskich temperaturach. Jeśli chodzi o folie, których my używamy, producent deklaruje, że do minus 5 stopni tam nic się na pewno nie powinno dziać, a rolować można to nawet przy minus 20 stopniach. Niemniej jednak, tak zdroworozsądkowo, jak mamy temperatury bliskie zera, to już składanie dachu raczej bym sobie odpuścił. Ewentualnie, jeżeli musimy, jeżeli chcecie auto sprzedać
i chcielibyście to zademonstrować, dobrze jest taką folię podgrzać suszarką do włosów porządnie i dopiero wtedy ten dach składać. Ale to już jest naprawdę taka ostateczność, więc przede wszystkim niska temperatura w zimie, nie powinniśmy takim dachem bawić. Czy to miękka, szybka, czy szklana, generalnie odradzam. Druga sprawa, nie składamy okna, albo staramy się nie składać okna, które jest zakurzone. Czyli już samochodem jeździliśmy ileś tam dni, wiadomo, kurz najszybciej się osadza z tyłu samochodu i składamy wtedy takie okno. Te drobinki kurzu, ten drobniutki piaseczek działa jak papier ścierny, więc przy złożeniu na pół na pewno Wam zostawi ślady. Staramy się okno mieć czyste, można to przedmuchać kompresorem, żeby troszeczkę tutaj ten kurz zrzucić. Można po prostu takie okno umyć przed złożeniem. Ja wiem, że to jest wysiłek, wiem o tym bardzo dobrze, bo kupę lat no po prostu już też z tym mam do czynienia i tą folię czyszczę przed składaniem dachu w swoich samochodach. Nie zawsze mam na to ochotę, ale to jest recepta tak naprawdę na długie użytkowanie bardzo ładnego okna, żeby nie składać, gdy jest zakurzone. Kolejna rzecz, która często jest pomijana, to widzę u klientów w samochodach, to jest schowek na dach. Ten schowek powinien być czysty, ponieważ gdzie ląduje dach? No właśnie tam. Jeżeli tam macie dużo brudu, to możecie pobrudzić po szycie. No z reguły jak jest czarny, to tego tak aż bardzo nie widać. I właśnie porysować sobie folię, tu przeważnie od strony wewnętrznej. Więc akurat u nas, jeżeli wymieniamy po szycie, to zawsze schowek na dach jest czyszczony. Jeżeli zauważycie po wymianie, że macie tam jakieś wióry po rozwiercaniu nitów czy coś takiego, koniecznie to trzeba usunąć, bo są ostre i po prostu zrobią Wam no już takie poważne ślady na folii. Także wyczyścić schowek, no i tak powiedzmy dwa razy w roku przyjrzeć się, jak on wygląda. Kolejna rzecz, jakieś przeszkody mechaniczne w momencie składania, ponieważ w większości samochodów to okno ociera się o schowek dachu, tak? Czyli zaraz za oparciem tylnej kanapy ono tam się będzie ocierało o jakieś elementy. Powinny to być elementy wykonane z jakiegoś takiego moherku, miłe w dotyku, które też powinniśmy wyczyścić i odkurzyć, żeby nie zostawiać po prostu hologramów i śladów. Zawsze coś zostanie. Musimy trochę traktować dach, cabrio jako taką rzecz użytkową. One wyglądają ładnie, ale ich zadanie przede wszystkim jest ochronić kabinę od deszczu i pasażerów. Zwróćcie uwagę, czy macie tam wszystko tak jak trzeba, czy nie ma jakichś ostrych krawędzi i tak dalej, jakiś śrub, tak jak widziałem w niektórych, na przykład w Peugeotie 306, śruby do mocowania pasów, czy w BMW 30 nakładki na zwijacz pasa bezpieczeństwa plastikowe. Często ich brakuje. Pierwsze złożenie, jeżeli tego nie zabezpieczycie, będziecie mieli ślady na szybie. Więc to są takie niuanse, ale trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli tutaj mamy już wszystko wyczyszczone, to zostaje kwestia takiej bieżącej eksploatacji i jak tutaj tą szybkę czyścić i możemy sobie właśnie tutaj już zacząć na ten temat mówić. Więc jeśli chodzi o usunięcie rys, to tutaj te pasty do lakieru też się sprawdzą. Natomiast jeżeli chodzi o kondycjonowanie i zabezpieczenie, no to takie środki przeznaczone do PVC będą na pewno lepsze. I takie polerowanie, no zakładam, że będziecie robili ręcznie. Jeżeli chcecie użyć maszynki, efekty mogą być no dużo lepsze, podobnie jak przy lakierze, no to trzeba na pewno sobie zabezpieczyć dach, ponieważ no będzie to podczas polerowania gdzieś tam te drobinki pasty na pewno Wam tutaj odpryskiwały. Jak wejdą w czarne poszycie, no to można troszkę się tego potem nausuwać, więc lepiej zabezpieczyć i wtedy można sobie polerować, ale na cuda bym nie liczył. Jeżeli będziecie mieli dach zamontowany na aucie, no to tutaj pod wpływem nacisku, zauważcie, że nie dotykam palcami, już po prostu jestem na to uczulony. Pod wpływem nacisku, no nie macie dobrego podparcia i cudów się nie osiągnie na samochodzie. Małym jakimś padem można to przejechać. Jeżeli macie dach zdemontowany, to tutaj można troszeczkę więcej podziałać. Czy papier ścierny stosować, jakiś drobny? Nie jestem specjalistą od takich rzeczy, ale mi się nie udało tego dopolerować. Próbowałem i nie udało mi się tego dopolerować tak na zero, na ładnie. Więc ja nie stosuję
Jak są stare okna, to wszywamy nowe. Takie delikatne jakieś ślady śmiało możecie sobie polerować i to okno na pewno przejrzy. Polecam zrobienie takiego typowego testu, czyli taśma, jedna połowa od zewnątrz, od wewnątrz i wtedy odkleicie taśmę i będzie od razu widać, czy jest ten efekt, czy nie ma. Kolejną rzeczą, o jaką często mnie pytacie, to jest zaginanie się podczas składania dachu tego okna w taki nieprawidłowy sposób. Czy da się coś z tym zrobić? Tu mamy taki flagowy przykład, czyli BMW 36. Często, zwłaszcza przy upałach, jeżeli składamy dach, to tutaj się robi coś w kształcie takiej litery S. Czy się tym przejmować, czy nie? Jeżeli nie widzicie w tym problemu, żeby wysiąść z samochodu i ułożyć to okienko odpowiednio, czyli w takiej pozycji półotwartej dachu, wyprostować, żeby tych zagięć nie było. Ja to robię w taki sposób, że tutaj, żeby nie dotykać palcami, po prostu gdzieś rękawem sobie to odpowiednio ułożę. To na pewno to nie będzie niekorzystne. Wydłuży Wam trwałość Waszego okna. Natomiast jeżeli nie chcecie gdzieś tam na mieście wysiadać, robić przedstawienia, może tak ten dach złożyć, zwłaszcza jeżeli okno jest w dobrej kondycji. Natomiast jeżeli okno jest w słabej kondycji, to tutaj w takich miejscach ostrych zagięć, jeżeli Wam się zacznie robić taki dziubek z folii, no mogą wystąpić już uszkodzenia tego polimeru. Będzie się to objawiało takim mlecznym tutaj śladem, takim przebarwieniem. No i po czasie, jak będzie to się w podobny sposób gdzieś tam układało, na pewno w tym miejscu wystąpi pęknięcie, więc nie ma co się jakoś bardzo przejmować. Tak jak mówiłem, troszkę to jest użytkowe po prostu. Ten dach cały jako taki i folia, ale jeżeli jesteście purystami, wysiadacie, układacie i nie ma problemu. No niestety, żeby tutaj rozwiązać jakoś ten problem, zastanawiałem się nad tym, no nie widzę takiej możliwości po prostu. W Mercedesie 129 są takie metalowe tutaj paski na górze i na dole wszyte. W Z3 tutaj czasami występuje taki drut włożony. Natomiast w W36 tak sobie popatrzyłem, że no niekoniecznie to by zdało efekt przy takiej konstrukcji tego okna, więc raczej jesteśmy na to po prostu skazani. Pytanie, czy będziecie sobie tą szybkę układać, czy nie. Ale jakoś bardzo przejmować się w pierwszych latach eksploatacji nie musicie, chyba że jesteście no po prostu pedantami, tak jak ja, no to wtedy czeka Was wysiadanie i układanie tego okna. Najważniejsze, żeby było czyste. Tutaj akurat mamy okno czyste, ale nie mam na podorędziu teraz jakiejś takiej bardzo brudnej szybki. Zaraz się zajmiemy tymi starymi foliami, to może tam coś jeszcze będzie widać. Ale tak poglądowo, jak to zrobić? Więc mamy gąbeczkę jakąś nasączoną wodą. Wyciskam tą wodę na okno. Gdy macie jakąś większą gąbkę czy większą rękawicę, to oczywiście tego będzie dużo więcej, tej wody. Rozmiękczacie sobie ten brud tak wstępnie. Możecie też użyć atomizera. Oczywiście nie takiego płynu do szyb, ale po prostu, żeby namoczyć to okno. Dlaczego nie do szyb? Może Wam zostawić takie po prostu smugi. A woda spokojnie wystarczy. Możecie użyć wody demineralizowanej, wtedy będzie tak bezsmugowo. Jak Wam się brud obmoczy, możecie rękawicą sobie, czy gąbką właśnie, umyć tę szybkę. Praktycznie robię to bez nacisku. Najważniejsze są tutaj te miejsca. To jest dobrze po prostu wypłukać. Ewentualnie możecie zrobić coś takiego, jeżeli nie macie gdzieś tam powietrza, żeby troszkę to przedmuchać, żeby gdzieś ten brud tutaj spłynął. To spokojnie gdzieś tam nawet na wakacjach możecie sobie w ten sposób wyczyścić, jeżeli nie macie swojego sprzętu, nie chcecie też spędzać pół dnia nad myciem okna. W tym momencie, jak macie już okno przemyte, no to na pewno trzeba je przepłukać, więc weźmiemy sobie wodę, przepłukamy to i potem ostatni etap, czyli wycieranie. Płukiwanie. Jeżeli chodzi o nasze warunki, często, jeśli nie chcę tutaj robić bałaganu, używam sobie po prostu takiego przyrządu. Podpompuję, mam wodę pod ciśnieniem, reguluję dyszę, żeby to dobrze po prostu spłukać.
Jeżeli myjecie auto, to wiadomo, używacie po prostu zmyjki ciśnienia. Jeżeli to jest myjka faktycznie ciśnieniowa, no to gdzieś tak 70 cm, minimum pół metra bym zachował. Zerkamy sobie tutaj, no ja tutaj akurat wiem, że jeszcze piachu nie ma, ale jeżeli coś jest, to wydmuchujemy ewentualnie jakimś tam pędzelkiem, żeby to nam nie wchłonęło. I bierzemy do wycierania ściereczkę. No najlepiej, jak to jest dobrze chłonąca fibra, przede wszystkim coś czystego. Nie może to być gdzieś tam leżące, zalegające w bagażniku, bez żadnego woreczka i tak dalej, żeby nie robić śladów. Tak jak mówię, zamiast wycierania, raczej w ten sposób. Zwróćcie uwagę, czy nie ma metki, jak są wykończone tutaj brzegi, czy nie ma nic ostrego. Więc ja wycieram w taki właśnie sposób. No i co? Mam już taką ściereczkę mokrą. Ostatni etap, nie zapominamy o tym, wytarcie okna, ale od środka. Macie już ścierkę, która jest nawilżona. Producent tak właśnie zaleca wilgotną ściereczką to czyścić z wodą, więc możecie sobie teraz, póki ona jest czysta, zawiera tylko wodę, wyczyścić okno po prostu od środka. Na koniec przeważnie jeszcze wycieram sobie tutaj po szycie, żeby usunąć te ślady, które tutaj powstały przy czyszczeniu okna. I tak powinniśmy to okno pielęgnować, że tak powiem, na bieżąco. Jak usunąć jakieś tam ryski i tak dalej, no to możemy pokazać na tych właśnie próbkach, które przygotowałem, więc zapraszam. Przygotowałem dla Was tutaj kilka takich starych folii, które gdzieś wymontowałem z samochodów klientów. Ja mam taką normalne zużycie z wiekiem folii, czyli jest to folia zielona, jest podbarwiona na zielono. Nie widzę na niej jakichś takich dziwnych rzeczy. Widać, że ktoś tam specjalnie o nią nie dbał, jest matowa, posiada różne rysy i tak dalej, ale taki standard. Tutaj mam coś o wiele ciekawszego. Jest to folia, tak na wyczucie, moim zdaniem bez żadnego atestu. I widać tutaj, jak właśnie czynniki takie biochemiczne miały na nią wpływ, ponieważ porobiły się takie no, bardzo mocne wżery w większej ilości na dole, ponieważ wszystko z góry tutaj sobie spływało i gdzieś tam więcej brudu się gromadziło i tych czynników właśnie takich biochemicznych w dolnej części. Mamy takie głębokie wżery. No i tutaj kolejne jeszcze okno innego producenta, również takie standardowe ślady, oprócz takiego tutaj obszaru, który wziąłem i który ma naprawdę głębokie zarysowania. Ostatnia rzecz, tutaj to jest folia nowiutka, ścinek taki, który został po wszywaniu okna. Spróbuję zrobić taki test właśnie z różnymi rozpuszczalnikami, co tutaj się stanie, ewentualnie jakieś dotykanie, przejeżdżanie. Nie wiem, czy to się uchwyci w kamerze, więc zobaczymy, czy da się takie hologramy i tak dalej tutaj nam wychwycić. Dobra, spróbujmy sobie przepolerować może tą taką najbardziej standardową folijkę. Zakleję tutaj kawałek taśmą, żeby mieć jakiś tam element porównawczy. No i co na początku musimy zrobić? No, weźmiemy sobie to troszeczkę, przeczyścimy. Więc szybko tutaj spryskam. Weźmiemy jeszcze, delikatnie to przetrzemy. No tutaj jakoś specjalnie się tym nie przejmuję, ponieważ nie jest to nowe ani do założenia. Trochę spłukamy. Sobie to na razie wyleję troszeczkę i wytrzemy. Tutaj jak widzicie już trę, ponieważ i tak to będę polerował i tak, więc nie będę się jakoś specjalnie nad tym zastanawiał. No i co? Do polerowania takiego ręcznego
Ja używam takiej gąbki, która jest z trzech różnych materiałów wykonana, trójkolorowa. Ta strona jest bardziej miękka, ta jest bardziej twarda i ona się przydaje. To też jest fajne, że tą twardą stroną pracujemy no tak całą powierzchnią. Więc o tyle ją lubię. Mam dwa środki. Mam tu środek do lakieru i mam oryginalny środek do tylnej szybki z Porsche, ale wykorzystamy sobie na razie ten do lakieru. Zobaczymy, co to potrafi. Troszeczkę nakładamy. Jeżeli macie większe zabrudzenia czy zarysowania, no to możecie użyć bardziej agresywnej pasty. Potem jakiegoś finiszu. Tu jest zasada podobna jak podczas polerowania lakieru. Jeżeli umiecie polerować lakier, to dacie sobie też radę z szybką. Jeżeli nie, no to warto właśnie sobie tą wiedzę zgłębić. Czyli bierzemy przy ręcznym polerowaniu najlepiej jakąś taką gąbkę, która to ułatwia. Tutaj zobaczcie, że fajnie przylega całą powierzchnią, to ułatwia pracę. No i takimi sekcjami, jeżeli nawet bym nie robił porównania tutaj teraz, to i tak bym pracował na sekcję, nie całą szybkę naraz, bo jak wam to pozasycha, to potem ciężko tą pastę może być usunąć w zależności od środka i tak dalej, więc podobnie jak na lakierze pracujemy tutaj sekcjami, docieramy tą pastę dobrze, ona się robi po prostu coraz mniejszą gradacją tej cząsteczki i umożliwia lepszy efekt do uzyskania niż jakbyście od razu to sobie wytarli, więc cierpliwie sobie docieramy i zobaczymy, co tutaj się udało osiągnąć. Czasami, a właściwie nierzadko, to trzeba zrobić na kilka razy, powtarzać albo po prostu użyć takiej pasty, która jest bardziej agresywna i potem jakiejś właśnie mniej agresywnej. Na pewno nie jest to robota na 5 minut i to się trzeba nastawić raczej na spokojnie, na takie popołudnie poświęcone właśnie na odświeżenie tego okna. Dla efektu, żeby dobrze zobaczyć, co tutaj się stało, spróbujemy sobie też z drugiej strony ją przepolerować, ponieważ może to takie być złudne wrażenie, jeżeli zrobimy tylko z jednej strony. Oczywiście jakby to było okno takie do zamontowania i tak dalej, to bardzo dokładnie bym najpierw jeszcze umył te fragmenty. Tak jak mówię, pędzelkiem, żeby tam żadnego piachu nie było. Tutaj za bardzo nie dojeżdżałem nawet w te elementy, żeby gdzieś tam właśnie jakiegoś ziarenka nie dostać. Dobra, przewrócimy na drugą stronę i zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle coś tutaj z tego wyszło. Odkleję sobie ten pasek. Trochę kleju zostawiła? Nie, to pasta. No jest różnica, jest różnica. Jest i to znacząca. Oczywiście nie jest idealnie. Zrobiłem to dosłownie w parę minut. Kolejny nasz królik doświadczalny to jest to okno z takimi głębokimi wżerami. Tutaj zrobię po prostu taką próbę, czy takie wżery da się usunąć. I na tym się skupimy, żeby się od tej strony temu przyjrzeć. Czyli mam już folię, która jest tutaj przeczyszczona. Już tego nie pokazywałem. I spróbuję, czy w ogóle takie wżery dadzą się w jakiś sposób usunąć za pomocą zwykłej pasty. No, siłą rzeczy będzie to trudne, ponieważ jeżeli są to nierówności głęboko wchodzące w strukturę tego PVC, to będzie ciężko to wyciągnąć. Trzeba by użyć tutaj już pewnie papieru ściernego, ale tak jak mówiłem, nie dało mi to dobrych efektów, żeby tą folię wyprowadzić. No, to jest po prostu już folia zniszczona i moim zdaniem nie da to jakiegoś tutaj spodziewanego efektu. Może trochę poprawić, ale te takie piegi zostaną niestety. Widać różnicę, dlaczego lepiej postawić na okno za testem. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o folię bez atestu, to jest ich przezroczystość. Jak popatrzycie pod kątem prostym na takie folie, to wam się może wydać, że jest wszystko ok. Natomiast jeżeli folia jest zamontowana w samochodzie pod kątem, no powiedzmy, nie wiem, 45 czy tam nawet mniejszy zazwyczaj stopni, to już ona ma taką marmurkową strukturę, taki jak młotkowy lakier. I już tak fajnie z tą przezroczystością nie jest.
a różnica w cenie wcale nie jest powalająca. No tutaj, tak jak się spodziewałem, nic wielkiego się nie udało osiągnąć, czyli zdjęliśmy takie pierwsze zmatowienie, a te wżery zostają. Także nic się z tym nie zrobi. Kolejna rzecz to będą nasze króliki doświadczalne na chemikalia. Zobaczymy sobie na starej szybce, na nowej szybce, czy nitro, benzyna ekstrakcyjna, czy dadzą jakieś tutaj po prostu zniszczenia. Tutaj mam akurat w butelce po płynie do szyb benzynkę ekstrakcyjną. Możemy prysnąć na jedną próbkę, na drugą. Może chwilkę odczekamy i w międzyczasie może od razu spróbujemy z nitro, więc weźmiemy sobie troszeczkę rozpuszczalnika nitro. Zostaje ślad, zaraz Wam to pokażę, ale to jest taki ślad. Taka zwykła benzyna ekstrakcyjna, ona niby jest do odtłuszczania, ale tak naprawdę jest sama w sobie taka troszeczkę tłustawa. I to są takie bardziej ślady, no ale niemniej jednak coś tam zostaje, jest to do doczyszczenia, ale coś widać, więc też nie polecam. Jeśli chodzi o nitro, no tutaj ślad został ewidentny, a na nowej szybce też. I czy ten ślad da się usunąć? No zaraz możemy spróbować. Najpierw Wam pokażę, został taki bardziej obramówka, taki duszek dookoła. Tu bardziej zostały takie właśnie tłuste ślady, które pewnie usuniemy. A na starym oknie, no też podobne, w zasadzie tutaj nie widzę, żeby jakoś dużo bardziej to było widoczne, więc no potwierdza się to, żeby nie atakować alkoholem taką chemią. Po wypolerowaniu tego fragmentu folii okazało się, że zarówno ślady po benzynce ekstrakcyjnej, jak i po nitro udało nam się usunąć, także znosi ona więcej niż obiecuje producent. Ale weźmy pod uwagę, że to oddziaływanie też nie było długotrwałe, tak? Zostawiliśmy to na kilkanaście sekund, wytarliśmy. Jeżeli to było bardziej długotrwałe, skutki mogłyby być po prostu trwalsze albo może niemożliwe do usunięcia. Także jak sami widzieliście, w przypadku jakiegoś kleju, czegoś, co jest naprawdę trudne do usunięcia, można punktowo spróbować, bo zarówno na starym oknie, jak i na nowym nie zrobiło to jakiejś krzywdy. Początkowo zostały ślady, ale udało się to, właściwie po jednym przejściu to wypolerowałem, więc nie jest to bardzo problematyczne, ale lepiej unikajmy tego jako takiego środka do czyszczenia czy odtłuszczenia tego okna, więc raczej awaryjnie do jakichś takich właśnie dziwnych zabrudzeń można tego użyć. Minus 20 stopni, niech spojrzę na zegarek, mamy około 4 godzin w takiej temperaturze. Zacznijmy od nowej folii, zobaczymy. Czuję, że jest dużo sztywniejsza niż ta tutaj w temperaturze pokojowej, ale zobaczcie, nic się nie dzieje, nie chcę pęknąć, złożę ją zupełnie na pół. Nie widzę żadnych przebarwień. Druga próbka dla potwierdzenia, nic się nie dzieje. Stara folia, wycięta z takiej właśnie starej szybki. Zobaczcie też. O, poszło. Początkowo się zginała fajnie i zauważcie, strzeliła w innym punkcie niż ją zginałem. Tutaj właśnie czułem, że jest fajnie, a nagle pach. Poszła w zupełnie innym miejscu. Zobaczymy. O, tutaj operator aż dostał. No, zobaczcie, zrobimy zbliżenie. No to robi wiek. Te wiązania polimerów, tak jak mówiłem, degradują z czasem. Tutaj możemy ją jeszcze pomęczyć. Nic się nie dzieje. Nie widzę żadnych przebarwień mlecznych i tak dalej. Kompletnie nic. Składam jak kartkę papieru, jest elegancko, tak samo przejrzysta, zaraz to wytrę,
Zobaczymy. No, także to był taki akcent na sam koniec. Nie macie sami jak takich testów za bardzo przeprowadzić, no chyba, że macie szybkę wymienioną i stara wam została. Więc zrobiłem to za was, żeby zobaczyć, co tutaj się stało, jak to reaguje. Teraz już się ociepliła, jest trochę lepiej. Ale nie zdziwiłbym się, jakby za którymś razem znowu coś tutaj nam strzeliło. I to wybrałem taką folię standardową, nie jakąś bardzo taką już wypaloną przez słońce, która pęka nieraz nawet w normalnej temperaturze. Także troszkę tutaj, myślę, udało się wątpliwości rozwiać, zarówno jeżeli chodzi o pielęgnację, jak i takich właśnie ciekawostek. Spróbujemy sobie jeszcze może zrobić kolejny odcinek o takim konkretnym polerowaniu szybki. Może się trafi auto klienta, żeby tego nie robić tak po prostu sztuka dla sztuki, gdzie będzie to fajnie można było pokazać. Także dziękuję wam za oglądanie i coś na pewno fajnego jeszcze wymyślimy w kolejnych odcinkach. Na razie.